Samożycie. Wiesz, to ziemię tak się przygasiłam, spojrzałam, ona nie miała wrażenia, że mnie nie poznała i ten. Ale wybrała głowę, że to była ona. Ja wierzę, bo ja mówię, że przy tym swoim takim przypadkach, co wam opowiadam, no to przecież to normalnie powie, no znam człowieka tyle lat i tak no. Dalej, przechodzę i go nie widzę. No, ale no my to wiemy, to już mówimy. A no wy wiecie, ale... Bo ja bym krzyczała z daleka, czy mnie poznajesz, no a tam właśnie, to ale raz spotkałam się, ale przedtem ustaliłam właśnie, że... Z tym wąsem, tu się wita, no to, a był z klasą tą rok wyżej, z Anną Zyłówną. Tu się wita, tu się całujemy, dobra, ja mówię. No, czy to pani Derecka? Tak, Helga, co ty tu robisz? Przyjechałaś? Obiecałam, że przyjadę. Jestem tutaj, tylko na razie ustawiłam samochód, no i wejdę do was. A gdzie wy jesteście? No, zapraszamy. Do biblioteki musisz wejść na pierwsze piętro, pokój numer 33. Już wiecie, Helga przyjechała. A tak, słyszałam. Tak? Dobrze. No, za chwilę tam będę. Na razie, pa. Dobrze, pa. No widzisz, popatrz, dopiero żeśmy o nim mówili, no. I ona przyjechała. No to świetnie. No, to świetnie. Ale niespodziankę. I ona będzie miała inny. No ale wracając jeszcze do Konrada. No. I on mówi, co ty nie poznajesz mnie? No. A ja mówię, że nie, no i tak. Bardzo chętnie, ja zawsze odwiedzam. A mi się zawsze bardzo cieszę. Też, że... Tak. No, jeszcze też. Jeszcze z tobą. Fajne też zdjęcie były czarno-białe. Były jakieś takie ostrzejsze chyba. Nie? Mi się wydaje. I złota młodzież. I my mamy to prywatka. To ma. Tyle, co myśmy tam mówili. Jedna butelka wina miała być. A było ile? 5. O, 5 złotych, tak pamiętasz? Ja nawet się nie odzywam, bo nie pamiętam. Ja nie pamiętam ani jednej. Ale nie widać po twarzach, żeby... Nie, bo widzisz, stół suto zastawiony. Więcej szkła niż jedzenia. No. No ale widzisz, nie wiem, kto robił te zdjęcia. Ale czy nie wszyscy robiła parkurowa. Jedyny fotograf, który dał się do domu zaprosić. Ale bo jest ujęcie w zasadzie całego stołu, nie? A w tamtych czasach to trzeba było, nie było przecież sprzętu, nie? To w zasadzie cała nasza klasa w komplecie tak. Bez frani. No, frani nie było. I Jasi nie było. To jest ten 1 maja. Także mówię, to tyle lat te zdjęcia mają, nie? Znaczy, wiesz, nie chcę, że to takim stanie nie są. Bardzo dobrym stanie są. Nie, zupełnie są takie, wiesz. Te nasze fartuszki szkolne. No, tutaj tak. Ale te kołnierzyki to... Właśnie tego nie mam, Milena. Tego nie mam. Na to masz okazję. Tam już Jasia jest, to Jasia jest? Jest Jasia. Skopiować. Ty mi też udostępniłaś to? Tak. Dobrze, to ja sobie skopiuję. Muszę dzieciom jeszcze to wszystko przygotowywać.
do kompletu, żeby tam to nie tam na końcu siedziałam, ta klasa jakaś taka uboga, mi się teraz wydaje, nie? Taka jakaś biedna, na tle tego, jak w szkole nic. Jesteś kolorową. Teraz jesteśmy nie mieli żadnych pomocy naukowych. A patrz, jak Roman, taka sierota. Przecież tu Nitka Wasylka. No. Wasylko, to nie żyje. No i Jelena Kowalska z a Jelena w pierwszej ławce z Mugasem, patrz, jakie one pilne. A ja właśnie ławce na końcu.